Witam wszystkich serdecznie na kanale MedMax, ja oczywiście jestem Max, witam was serdecznie moi widzowie, zapraszam was na kolejny vlog z moim skromnym udziałem. Dlaczego skromnym? Otóż dlatego, że ten vlog będzie poświęcony grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, a dokładnie całej tej wielkiemu wydarzeniu, jakie miało miejsce parę dni temu w Los Angeles, a więc rozdanie najważniejszych nagród branży gier tego roku. Wiedźmin 3 zdobył tam 3 najważniejsze nagrody, a więc najlepsza gra i najlepsza gra RPG. Dodatkowo również dostał CD Projekt Red nagrodę dla najlepszego dewelopera. Z pewnością jest to uznanie za przyjazną politykę wydawania gry bez DRM-ów, bez mikrotransakcji i bez drogich, bezsensownych DLC, które tak zazwyczaj zawsze są w wielkich produkcjach. Tutaj nie będę mówił przykładów, bo każdy z nas, każdy gracz doskonale mógłby je wymienić, po prostu kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. Wiedźmin i CD Projekt Red tego absolutnie nie zrobili, jak doskonale wiemy. Te wszystkie mini DLC, te wszystkie patche uzupełniające grę były całkowicie za free. No oczywiście prócz dwóch wielkich dodatków, ale to są dodatki, które naprawdę warto je zakupić. Ten pierwszy, który teraz był, no i ten drugi, który będzie w pierwszym kwartale 2016 roku. Zapraszam was teraz na wywiad z panem Adamem Kicińskim, a więc głównym prezesem studia CD Projekt Red, o tym całym wydarzeniu, no i jeszcze wiele innych ciekawych informacji. Jedna po prostu uwaga. Uważam, że w TVN24, którego lubię i oglądam bardzo, bardzo często, uważam, że ten dziennikarz, który przeprowadzał wywiad z panem Adamem Kicińskim, powinien przygotować się i nie zadawać po prostu głupich, durnych po prostu pytań. Ale sami zresztą zobaczcie i pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa. CD Projekt, czyli producent firmy, producent i twórca gry Wiedźmin, otrzymał niezwykle ważną nagrodę nazywaną Oscarem wśród twórców gier. Razem ze mną prezes CD Projekt, Adam Kiciński. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Gratuluję, co to za nagroda. Dziękuję. Mówi się o Oscarach. Ale rzeczywiście, czy to tak trochę na wyrost się mówi? Rzeczywiście, chociaż w naszej branży nie wykształciły się Oscary sensu stricte, znaczy nie ma jednej takiej nagrody dominującej, takiej dominującej w sensie komercyjnym. Natomiast no jest kilka takich gal bardzo ważnych. Za nami jest europejska gala Złotych Joysticków, gdzie zdobyliśmy 5 nagród, a w sumie Wiedźmin 7, dlatego że rok i 2 lata temu wygrał nagrodę z najbardziej oczekiwaną grą. A dzisiaj w nocy miała miejsce gala The Game Award, amerykańska gala, w której głosują dziennikarze z całego świata. I tam Wiedźmin zdobył 3 najważniejsze nagrody, czy Wiedźmin, my, bo jedna nagroda to jest za najlepszą grę roku, druga nagroda to jest za najlepszą grę RPG, czyli to jest nasz gatunek, w którym Wiedźmin występuje, i trzecia nagroda to jest najlepszy producent gier roku. Bawią was jeszcze te nagrody, panie prezesie? No tak, znaczy po pierwsze bawią, dają satysfakcję i się bardzo cieszymy, natomiast one mają też bardzo konkretny wymiar biznesowy, dlatego że w momencie, kiedy Wiedźmin zdobywa najważniejszą amerykańską nagrodę dla najlepszej gry roku, a konkurencja w tym roku jest naprawdę bardzo... A kogo pokonaliście? Wszystkie gry. Jakie na przykład? Na przykład Fallouta, który się dopiero co pokazał. To przemawia do wyobraźni konsumentów. To jest oczywiste. Wprawdzie od premiery już minęło ładnych parę miesięcy, ale te nagrody pracują potem przez wiele lat. Dlatego, że gra, która dostaje te najważniejsze nagrody, a Wiedźmin w sumie teraz po tych nagrodach przekroczył już 300 nagród. Znaczy mamy za Wiedźmina ponad 300 nagród. Zaczyna wchodzić do kanonu. To znaczy taki tytuł potem sprzedaje się przez lata, dlatego że jest tą jedną z najlepszych gier na daną generację urządzeń. Także to jest też bardzo istotna podwalina biznesowa. A jak to przełoży się na sprzedaż w takim razie? I właściwie jak wygląda ta sprzedaż teraz? No, nie podajemy cyfr. Będziemy pewnie zamykając rok podsumowywali. Mamy na bieżąco wyrywkowe dane. Tak ogólnie powiedzieć, no, około miliona, około dwóch, około trzech. Nie będę żadnych rzeczy tutaj takich ogólnych. Ale lepiej niż numer 2 Wiedźmin, czy...
Ojej, no wielokrotnie lepiej. No nie, no wielokrotnie. No to właśnie, to możemy się nie, do czego no się odnieść. Ile razy lepiej? Kilkukrotnie lepiej niż Wiedźmin 2. No przecież myśmy podali, że w 6 tygodni od premiery sprzedaliśmy 6 milionów kopii, gdzie to Wiedźmina drugiego to sprzedaliśmy w tym samym porównywalnym okresie. Dobra, ja wiem, panie prezesie, że pan się obawia trochę tego, żeby nie podać informacji wrażliwej dla rynku. Nie, to akurat nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że my od pewnego momentu podajemy tylko bardzo okrągłe cyfry. Mhm. Tak, żeby z tego robić pewne wydarzenia. W związku z tym nie chcę za każdym razem rzucać jakichś fragmentarycznych danych. I co? I to wydarzenie będzie następne, rozumiem? Jest ku temu... Tak. Znaczy Wiedźmin bardzo dobrze się sprzedaje. To mogę potwierdzić. Mamy wyrywkowe dane z tak zwanego czarnego piątku. Duży sukces. Także i teraz gwiazdka przed mną. Cały szereg zaplanowanych promocji we wszystkich głównych kanałach na całym świecie, w Stanach, w Europie Zachodniej. Również w Polsce poplanowane są promocje. Także bardzo intensywnie pracujemy na sprzedaży. Pierwszy dodatek, spory sukces, nawet bardzo duży sukces. Drugi dodatek, pierwszy kwartał przyszłego roku, jeszcze większa rzecz. Też oczekujemy, że bardzo pozytywnie wpłynie na sprzedaż. Także bardzo intensywnie pracujemy cały czas nad tym tytułem. A co dalej, panie prezesie? Bo jedna sprawa to jest tworzenie gry, sprzedawanie i odnoszenie wielkich sukcesów, ale druga sprawa to jest myślenie, co dalej, bo jeśli odnosi się tak gigantyczny sukces, to można stać się też niewolnikiem tego sukcesu, niewolnikiem jednej gry, jednego tytułu, nie wiem, tak jak aktor, który jest potem zaszufladkowany do jednej roli Jamesa Bonda i potem już nic wielkiego nie zagrał. No, w naszym przypadku jednak jest inaczej, dlatego że my możemy zmieniać twarz, prawda? Oczywiście sukces Wiedźmina 3 wpływa na nasze planowanie, wpływa na przykład na to, jakie mamy oczekiwania wobec Cyberpunka. One w ciągu ostatniego półrocza istotnie urosły. Ten projekt jest jeszcze ambitniejszy niż pierwotnie był planowany, no bo przecież musimy zrobić grę, która odniesie jeszcze większy sukces. Tak? A ten sukces Wiedźmina 3 da się? Jest... No, da oczywiście, się? Nie, no, do największych sukcesów komercyjnych świata sporo nam jeszcze brakuje. To, że Wiedźmin 3 jest najlepszą grą na świecie w tym roku według wielu, to jedno, ale to nie jest gra, która pobiła jakiekolwiek rekordy sprzedaży. Nie, ale ja chciałem powiedzieć inaczej. Czy wierzy pan w to, że w Polsce da się jeszcze wyprodukować? I inaczej, czy Cyberpunk może być większym sukcesem niż Wiedźmin? Tak, wierzę w to absolutnie. Znaczy, to taki mamy plan. No, całe szczęście nasz rynek rozwija się na tak dynamicznie, że no, z każdym rokiem jest większy, więc można mieć większy sukces. A to, że czy my jesteśmy w stanie produkować jeszcze lepsze gry, no, mam nadzieję, że tak. Do tej pory każda nasza gra była istotnie lepsza od poprzedniej. No, nie widzę powodu, dla którego a kolejne części Wiedźmina? Zmienić. Za wcześnie, żeby o tym mówić, ale oczywiście to nie jest tak, że my zapominamy o tym brandzie. No nie odstawia się na bok kury znoszącej złote jaja. To po pierwsze, a po drugie, no to też byłoby nie fair wobec fanów. No, jednak pracujemy z tym uniwersum już naście lat i to pewnie jest. Ale pan, co mnie interesuje, czy zrobicie może jakąś wersję Wiedźmina z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości? Za wcześnie, żeby o tym mówić. Wirtualna rzeczywistość jest bardzo kusząca. Te rozwiązania są super sexy, ale jeszcze im dość daleko do takiego masowego komercyjnego wykorzystania. Także w momencie, kiedy będzie wirtualna rzeczywistość komercyjnie wykorzystywana, to na pewno my będziemy działać w tym obszarze, dlatego że z technologicznego punktu widzenia to nie jest jakieś szczególne wyzwanie. My i tak generujemy w grach świat trójwymiarowy, na bieżąco, który potem jest spłaszczany na ekranie monitora. Ale emocje dużo większe, jak się założy te okulary. No tak, ale chodzi mi o to, że to jakby z naszego punktu widzenia to jest mniejszy problem. Większy problem mają producenci tego sprzętu, którzy muszą pokonać jeszcze parę przeszkód, żeby on się umasowił. Natomiast no, to jest fajna rzecz. Próbowałem, naprawdę polecam, jakby pan miał kiedyś okazję popróbować. Ja też próbowałem, muszę powiedzieć, że też rzeczywiście to robi wrażenie i myślę, że do takich gier jak Wiedźmin to w ogóle by pasowało idealnie. No dobrze, a podoba się panu to, że producenci gier, ja myślę, że to chodziło o was, trafili do expose pani premier Beaty Szydło? Tak, zauważyłem to. Czy mi się to podoba? No, cieszy mnie to, że chcę pan posłuchać jeszcze raz? To może tak wtrącę się jeszcze tego fragmentu. Nie, dziękuję. Czytałem stenogram, bo ja wróciłem z zagranicy 3 dni temu i więc nie miałem szansy słuchać na żywo. Natomiast czytałem stenogram, w ten fragment stenogramu. Podoba mi się to, znaczy
jestem o tyle podbudowany, że nasza branża jest zauważana. No to jest istotne. No staramy się bardzo osiągać sukcesy, osiągamy sukcesy i cieszy nas to, że te sukcesy są doceniane. No w tych kategoriach no to trudno. To inaczej, panie prezesie. Tak realnie patrząc na to wszystko, czy politycy, czy rząd jest wam do czegokolwiek potrzebny z punktu widzenia producentów gier? Czy on wam może w czymkolwiek pomóc? Rząd jako taki to pewnie nie. No, rząd ma inne rzeczy przecież na głowie. No. Natomiast w tej perspektywie unijnej, która jest przed nami, są ogromne pieniądze na innowacje. I my będziemy zabiegać o te pieniądze, bo one są. Unia bardzo na to stawia, a nasza branża jest ultra innowacyjna. Wprawdzie czasem trzeba trochę poprzekonywać decydentów o tym, że to, co robimy, ma charakter badawczo-rozwojowy, bo ma, tylko jest trochę jest odmienne od takiego klasycznego pojmowania badań rozwoju. No, my nie chodzimy w fartuchach, nie mamy próbówek i tak dalej. Natomiast no, charakter tego, co robimy, jest super innowacyjny. No, ale to nie jest zadanie dla rządu. No, są odpowiednie agendy, które się tym zajmują. Nie, bo pytam, bo było o tym w expose, dlatego zastanawiam się, czy tutaj ma tokolwiek jakieś znaczenie. A może mi pan wytłumaczy, na czym polega to zjawisko w polskiej gospodarce, że są takie spółki jak wasza, są takie firmy jak wy, że potraficie stworzyć coś super innowacyjnego i takiego, co się podoba na całym świecie, a właściwie ogromna część naszej gospodarki nie potrafi przełączyć się na to badanie, na myślenie innowacyjne. Z czego to wynika? Jaką by pan diagnozę tutaj postawił? Ciężko mi powiedzieć. Ja wiem, jakie my mamy postrzeganie. Wiem, że od zarania dziejów, od kiedy CD Projekt istnieje, od ponad 20 lat, nie mieliśmy kompleksu, byliśmy zawsze trochę wariatami. Zawsze jak myśleliśmy o rzeczach, które chcemy robić i opowiadaliśmy o tym, czasem nie publicznie, jak miałem znajomym, to ludzie się bardzo dziwili, niektórzy pukali w głowę, że to niemożliwe. Tak? Czyli pierwszy problem, który pewnie masowo funkcjonuje, to jest brak wiary w to, że można coś zrobić. Jak się ma wiarę, to nie znaczy oczywiście, że się osiągnie sukces, natomiast no to uruchamia szereg procesów. Czyli ten pierwszy krok trzeba zrobić. Ten pierwszy krok, a potem trzeba znaleźć najzdolniejszych ludzi, najpierw w Polsce, potem szukać ich na świecie, potem trzeba sprawić, żeby mieli ochotę robić najlepsze rzeczy na świecie. I odbierać nagrody. A potem się odbiera nagrody. Dzięki wielkie, panie prezesie. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Adam Kiciński, prezes CD Projekt, był gościem Dnia na Świecie w TVN24 Biznes i Świat.